i witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Risen 2 Mroczne Wody. W poprzednim odcinku pod koniec zdobyliśmy mapę do skarbu O'Briana. No i teraz pierwsze co zrobimy, to właśnie udamy się w kierunku tego skarbu. Gdyż o ile mam troszkę kasy, aby nauczyć się... No, skarb zawsze fajnie jest mieć. I o ile mam trochę kasy, aby nauczyć się otwierania zamków, o tyle nie mam jeszcze chwały. Potrzebuję jej jeszcze jakieś niecałe 2000. Czyli no, sporo. Ale co poradzić? Trzeba wykonywać zadania, trzeba iść zabijać, polować, no... Więc idziemy. Najgorsze jest to, że straciłem bardzo, znaczy oddałem Largo. Sporo jego ciuchy. W związku z czym jestem troszeczkę bardziej nastawiony na odstrzał. Ale wydaje mi się, że dam radę. Tam nie może być aż tak źle chyba, nie? No i w sumie potem jak już ten... To będziemy ten skarb i będzie troszkę kasy więcej, to może nauczymy się kopać. No, tym bardziej to jest bliziutko, zobaczcie. Przeszliśmy tutaj sobie dołem. I tutaj, patrzcie, już jest krzyżyk. Jest skarb, łopatę mamy. A! Piaskowe diabły jeszcze się na mnie rzuciły. Spoko. Trzy piaskowe diabły to nie będzie jakieś wielkie wyzwanie. Dobra, jeden leży. Dobra, zaraz zabiję drugiego. Aj. Kurde, kolejne wyskakują. Kolejne dwa piaskowe diabły. Dobra, zabiję tego. Tu jeszcze są dwa. Dobra. Jeszcze został jeden. Zaspamować go tutaj teraz. No i patrzcie, jakiś slow motion. Miecz poszedł daleko od niego, ale zabiłem go. Co tam? Jakie to ma znaczenie? Ważne, że jest martwy. Coś tu mamy. Tu jest ostryga. Kurde, mam tylko już 7 sztuk żywności. To jest bardzo mało, bardzo mało. Dobra, wykopmy tutaj ten skarb. Skarb O'Briana. Ciekawe, co w nim będzie. Mam nadzieję, że coś wartościowego. Ciężkie. Wow, osiągnięcie. Poszukiwać skarbów. Yeah. No, otwórzmy to. 8. Ej, fajnie. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. No, szybko poszło z tym skarbem. Dobra, wróćmy do obozu. Co tutaj... Patrząc na zadania... Pójdźmy więc nauczyć się kopać. Nie kopać skarby, nie kopać w ziemi, tylko kopać w sensie skopniaka komuś przyłożyć. Czy może przydać do walki. To uczył ten koleś tam przy bramie z drugiej strony. A potem co? Trzeba będzie chyba pójść poszukać cukru. Tam w dżungli. To już pewnie będzie większym wyzwaniem. Tak mi się wydaje, oczywiście.
Zagadajmy z O'Brienem, że mamy ten skarb. Ciekawe, czy coś powie. Nie. Nic nie da. Dobra. No to... A ty, Kowal, coś powiesz jeszcze? Largo wrócił? Jak go zobaczę, będzie miał kłopoty. Dobra. Idziemy więc dalej. Tu widzę jakąś roślinkę. A tu był ten piracik, co uczył kopać. To było chyba za 5 stówek, no nie? Daj mi jakieś wskazówki. Jakie? Tak. Pokaż mi, jak się kopie. Jak poprawnie kopać? Nie jak dziewczynka w piszczele? No. Prawdziwy kopniak. To jak kopniak konia. Jak atak z bronią w ręku. Możesz wykopać przeciwnika z dala od siebie. To przydatne, jeśli masz wielu wrogów. Ktoś w zbroi przewróci się po dobrym kopniaku. Okej. Okay. Ale to działa tylko, jeśli kopniesz ich we właściwej chwili. Czekaj, aż staną prosto przed tobą. A potem ich zabijasz? Dobra. Spróbujmy. Okej, okay, spacją jest kopniak, dobra. To chodźmy teraz razem z nim zabić parę krabów. Mam jeszcze kasy, trochę mam. Zabijmy trochę krabów. Myślisz, że uda ci się zabić ich więcej niż mnie? Dobrze, stary, zaczynaj. Nadchodzą, postrachy w skorupach. Prawdziwe pełzanie. Kawał z ciebie drania. Wow, trochę ich tu jest. Dobra, opalony trzeba bić. Biją, mocno biją. No, który do mnie teraz podejdzie krab? No, gin, krabu, gin. Dobra, ten zdech i teraz i ten zdech. Dobra bestia, to martwa bestia. No tylko mi zostały już teraz dwa zapasy żywności, aby. Tak jest, ostatni mały skurwiel. Nie najlepszy to przypadek oczyszczania z krabów. Mów za siebie, stary. Nie widziałem dotąd czegoś takiego. Jesteś królem niszczycieli krabów. Szkoda, że nie widziałeś, co potrafię zrobić z homarem. Idź i powiedz kapitanowi, że rozniosłeś te gnojki. Co zrobimy ze zdobyczą? Zatrzymamy. Zobaczymy, czy Flanagan da nam za to złoto. A wtedy kupisz sobie nową parę butów. Dobra, to jest... Weźmy tę roślinkę. Tutaj jeszcze jest roślinka. Otwórzmy też te muszle. Nic. Niczego nie ma tu. Nic do zabrania. Dobra. No i idziemy więc do kapitana się pochwalić. Tym, co żeśmy osiągnęli. A chwały, wciąż brakuje, no. I to sporo. Bardzo niedobrze w związku z tym. No. Kapitanie, stalo w obrody. Mam coś, po czym zmienisz o mnie zdanie.
Pozbyłem się tego paskudztwa. Nie interesują mnie twoje problemy z higieną. Nie dużych, ogromnych. A, o to ci chodzi, rozumiem. I zabiłem ich więcej niż Blake. Pewnie zmienił to w zawody. To chyba nieźle. Ale to nie ostatnia walka z tymi potworami, jeśli chcesz ze mną żeglować. Spoko. Znalazłem skarb u Briana. Wyłudzając od niego mapę. Podstępne metody. Tak robią piraci. Dobra. Ale to mi nie dało chwały. Zapływanie z krzywonogim. Kurde. A nie. No dobra, to co mogę zrobić? No, chyba musimy udać się szukać tego cukru tam. A najpierw chodźmy tutaj do tego Flanigana, czy jak on tam się zwał. Wyprzedać mu to, co mamy, te łupy. I może bym swoje pistolet jak ci kupił. Ile mam złodziejstwa? 15. To wymaga 25. To nie okradnę. Masz jakieś towary, na które można rzucić okiem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, parę rzeczy się sprzedało, fajnie. Zainwestujmy w pistolecik. A może muszkiet? Tam był w sumie muszkiet. Ten koleś miał jeden, to... Właśnie, pójdźmy tam do tego Hopkinsa, czy tam... Jak on się tam zwał. I kupmy od niego muszkiet. No to chyba będzie mocniejsze, mi się wydaje, może trochę lepsze. Amunicji... Mam niedużo. Ale ona jest tania. Musimy wrócić tędy i potem pójdziemy w dżunglę szukać tego cukru. A może lepiej by było ciuchy kupić fajne. Mogłyby mi się jakieś fajne ciuchy przydać. Ale nie, najpierw kupię broń. Najpierw muszkiet. Te pistolety to w sumie nie wiem. Czy one są tylko tak, żeby strzelić w trakcie walki z kimś na kogoś? W sumie też nie kupi pomysł, nie? Ale ja chcę muszkiet. Podobno muszkiety są bardzo mocne w tej grze. Się przekonamy. No w sumie zawsze fajnie do kogoś raz strzelić pewnie. No bo potem już zdążą podbiec. No to raz porządnie strzelę. To może jednak lepiej być pistolet, on na dłużej wystarczy. Dobra, zobaczymy co ten tam Tompkins ma. Hopkins, sorry. Jak myślicie, co lepsze, pistolet czy muszkiet na początek? A może ubrania? No nie wiem. Ja pójdę po muszkę. Już coraz bliżej tego miejsca. Albo w sumie możemy pozbierać kasę na to lustereczko. Za 2000. Daje do złotogustości premię na stałe. Fajna rzecz. Teraz mam 15 tego. No, by można było zainwestować, byłoby więcej, mógłbym przekonywać ludzi do czegoś tam. Na przykład patty do gotowania. No ale to... Nie, najpierw chcę muszkiet. Ja chcę muszkiet. Muszę zainwestować trochę w walkę, bo bardzo obrywam. A muszkiet troszkę mnie uchroni przed obrywaniem, bo będę mógł atakować z dystansu.
i w ogóle chyba będzie wtedy lepiej. No, nie Hopkins, tylko Tompkins. Dobra, pokaż mi to obejrzyjmy uzbrojenie. Obejrzyjmy twoje uzbrojenie. No i proszę bardzo, jest muszkiet. 50 obrażeń, 26 kroków zasięgu. Biorę. I kupię naboje. Są tanie, to mogę kupić. Dzięki. Dobra, pod dwójeczką teraz mam muszkę. Zobaczcie, jak to wygląda. W sumie taka chyba trochę bardziej strzelba niż ten muszkę, to jest to. Celuj. O kurna! Ja pierdzielę, ale odrzut. Ale ten, roz... Ja pierdzielę, ale co za celownik. Przecież tym ja mogę strzelać tylko z bliska, żeby trafić. Niedobrze, niedobrze. Trzeba było brać pistolet, ej. No ale trudno, dobra. Idziemy w dżunglę w poszukiwaniu cukru. Te 1000 sztuk złota sobie póki co trzymam, nie wydaję go, bo chcę mieć kasę na otwieranie zamków. Potem będę mógł tutaj splądrować całą Takarigułę już. Ale najpierw idziemy po cukier i muszę zdobyć chwałę. Jeszcze no, niecałe 1150. Siekiera, motyka, baba goła, idziemy do dżungli. Chyba będzie gdzieś tam, mi się wydaje. No ale sprawdzimy. Idziemy. Byleby tego może jaguara nie spotkać, on może być mocny. Tutaj byliśmy, walczyliśmy z tymi, z dzikusami. Dobra, to bardziej w tę stronę chodźmy. Może się poskładamy? Nie, no bez przesady. O, widzę dzika. Sprawdźmy, jak dobrze się sprawdza moja broń na dzika. Patrzcie, celuję. Mierzę. Wcale nie jest takie mocne, to jak myślałem. Początkujący, co to jest za osiągnięcie? Nie wiem, jak sprawdzić osiągnięcia. Dobra, podleczmy się rumem, bo nie mam wyjścia za bardzo innego, mam mało żarcia. Muszę iść, no... Tam. W tę stronę. Kurde, myślałem, że ten poszczyt będzie mocniejszy. No, ale nie jest tak, też tak tragicznie. Na 3 strzały zabijam guśca. Mogło być gorzej, nie? Dobrze, że żadnego tego jaguara nie spotkałem, czy coś. Chyba tędy, tam jest jakaś wieża. Mi się wydaje, że to jest ten przybytnik. I że on ma cukier, którego potrzebuje. Jeszcze potrzebuje też 1000 chwał. Coś tu widzę, nie bardzo.
Latarnia czeka. No, to jest chyba to. Usmażmy sobie mięso. Dzięki. Skrzynkę sobie otwórzmy, bo jest na zewnątrz. Perła, spoko. Zobaczmy, co jest w środku. Łóżko. Zamknięta skrzynia. Piraci zabrali wszystko, co do grosza i gdzieś to wywieźli. Łącznie z pięknym lusterkiem córki gubernatora. Niestety nie mieli go zbyt długo. Przegrali je w grze z właścicielem tawerny w Takarigui. Ciekawe. Okej. No. To jest te legendarne lusterko, które tutaj właśnie było. Które daje tę złotoustość. Dobra, skrzynia zamknięta, więc to mi nie pomoże. Ale ten eliksir, co to było? Rytuały plus 7. Na chwilkę. Walić. Dobra. Jack. Ahoj, bracie. Dobre miejsce, by poczuć wiatr we włosach, co? Jestem Jack. Latarnik. Dawno temu byłem piratem. Cieszysz się w końcu spokojem na emeryturze? Spokojem? Nie ma na to szans. Nie z tymi przeklętymi termitami. Termitami? Co? No właśnie, nie jesteś tu, żeby je powybijać? To co u licha tu robisz? Nie, ale nie zamierzam sprawiać kłopotów. Chcę dołączyć do załogi Stalowobrodego. Stalowobrody? I boisz się kilku termitów? Berbeluch mnie przysłał. Wciąż czeka na dostawę cukru. Stary Jack ci nie pomoże. To nie moja wina, że zniknął. Naprawdę. Przyjechał tu wczoraj mój kolega z Sakariko. Wszędzie było pełno termitów. Próbował się ich pozbyć. Zaatakował. Powinien chyba wiedzieć, że to nic nie da. Mówiłem mu wiele razy. On jest w porządku, ale te małe potworki zabrały cały cukier. Rozumiem. Jeśli znajdziesz cukier, zanieś go od razu do Berbelucha. Dobra. Posłuchaj, co do termitów? Małe drżące dranie. Zostawcie starego Jacka w spokoju. Gdzieś tu musi być gniazdo. Czy one cię atakują? Te małe nie są szkodliwe, jeśli się ich nie zaczepia. Ale te duże to inna sprawa. Wiesz, gdzie mają gniazdo? Na plaży jest ich całe mnóstwo. Idź za nimi, a doprowadzą cię do niego. Okej. Ale ich nie atakuj. Wtedy zostawią cię w spokoju. Wkrótce odzyskasz spokój. Dziękuję ci, chłopcze. Może i jestem na emeryturze, ale stać mnie na nagrodę. O, to fajnie. Pewnie znasz dużo opowieści. Wszystkie. I wszystkie prawdziwe. Opowiedz mi. A Takarigua? Nic. Dobra, tam posłuchajmy jeszcze, co ma do powiedzenia. Spokojne miejsce. Nie chcą tam kłopotów. Inkwizycja była tu pierwsza, ale kiedy zaczęli przetwarzać cukier, Berbeluch otworzył swój sklep. Berbeluch robi rum z cukru, a ja mu go dostarczam. A piraci? Kiedy inkwizycja była potęgą, piraci chcieli z tym coś zrobić. Alvarez nazwał ich zebranie Radą Kapitana. Nazywali go nawet admirałem. Ale to było kiedyś. Teraz, bratku, jest inaczej. Kapitanowie walczą ze sobą. O, co się stało? Piraci, bracie, zawsze zostaną piratami. Dlatego wybrałem życie w samotności. Powiedz mi o skarbie, oczywiście. Więc jesteś piratem, bracie. Dobrze trafiłeś. Nie chodzi tylko o skrzynię złota. Istnieją legendy o innych przedmiotach ukrytych w morzach południowych. Jakich przedmiotach? Sekretnych. Każdy z nich ma własną historię. Pewnie teraz mówię o tych jedno faktach. Je łączy. Przynoszą szczęście ich posiadaczom. Okej. Czy słyszałeś kiedyś o Marze? Nie wymawiaj tego imienia! To czyste zło!
Źle jest nawet o nim myśleć. Chyba nie wierzysz w ten głupi przesąd. Powinieneś w to wierzyć. Stary Jack ją widział. Potwory morskie istnieją i słyszą, gdy wymawiasz ich imię. Naprawdę? Okay. Co widziałeś? Nigdy o tym nie opowiem. Za żadne złoto Stalowobrodego. W takim tempie... Dobra, czyli no... Muszę się dla Jacka rozprawić z termitami, bo inaczej nic ci z cukru i nic ci z rumu. Ach. No co, no, no dobra, no Ustomuz. Nic na to nie poradzę. Co ja chcę? Spójrzmy zadania. Plaga terminów, no. No dobra, to wiecie co? Już nie będę teraz zajmował się termitami, bo się za bardzo mi odcinek przeciągnie. Zapiszmy odcinek 9. Tak, odcinek 9. W następnym odcinku zajmiemy się tymi termitami. A teraz to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka.